Cześć, Iwaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was do zwiedzania nowego światu. Moi drodzy, jesteśmy po katastrofie naszego statku, na którym uciekaliśmy z miasta po trochę zjebanym napadzie na bank, tak na dobrą sprawę, bo nas złapali. Dutch, ty kurwa kutasie. Jak śmiałeś mnie zostawić na tym statku? No to cud. To jest kurwa mega słabe, bo go zostawili, nie? Dutch, ty kurwa chuju. Przepraszam, ale należy mu się, nie? Naprawdę, no... Artur, który wykonuje dla niego naprawdę masę dziwnych, głupich jego zachcianek, zleceń. A ta kurwa bierze łajbę, odpływa z innymi, nie czeka. Rozumiecie, co chodzi? So, what next? No teraz to nas złapie policja. Well, next I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Señor, por favor, we are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea in the storm. Is that so? No, I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley. A jakich kłopotów? Może pomożemy? Dutch zleci Arturowi, żeby kogoś sprzątnąć, złapać, zabić, powiesić, okraść, czy cokolwiek w tym stylu. Może się udać, nie? No czemu nie? Przecież jest to bardzo możliwe na dobrą sprawę. Musimy iść z nimi, no. Nie mam żadnego ekwipunku, nic nie mamy. Czyli straciłem cały swój dobytek. What sort of standard? No, the usual sort. People wanting what ain't theirs and others telling them to take it. I don't get you. Labor troubles and other thieves and pirates looking to disrupt our ways of working. Well, how very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. Ja z tego co słyszę, tutaj wszyscy mają wielu potężnych przyjaciół, znajomych, sami są bardzo potężni. Tylko my jesteśmy takimi małymi wieśniakami, kurwa, z prowincji, z którymi nikt się nie liczy. A Dutch ze swoimi ludźmi to już totalnie, nie? No. Llévese a estos hombres a la cárcel, junto con el grupo de cucarachas de ese campesino. Cualquier tontería que hagan, dispárales a todos. Welcome to Guama, gentlemen. Trzymaleczko. Ładnie tu, powiem szczerze, u was na tej wyspie. Aiden, I don't know. What do you think? Think we've got to get out of here. Aiden! They can't find out who we are. Aiden, przecież Aiden to jest z tego. Dying Light, z Dying Light, a w Dying Light jest Aiden. Well, for what it's worth, I think I would have preferred Tahiti. Chyba wszyscy woleliby Tahiti i nie obudzić się rozjebanym na plaży. Natomiast tak jak mówię, nie lubię Dutcha. Nie lubię Dutcha. Napiszcie w ogóle, co wy sądzicie w komentarzu o przywódcy naszej grupy, że tak to nazwę, zorganizowanej, na dobrą sprawę. Ja osobiście go nie lubię, ze względu na to, że porzucił mnie kutas na statku. Excuse me, sir.
Who are our new friends here? Criminales. What crime did they commit? Insurrection. Insurrection? That's quite a word. Co to jest ta insurrekcja? Muévanse! Todos! Znaczy nawet w kajdankach nie umie chodzić. A ja nie mam butów. Czekałem na bossa ze statku. No w sumie w butach nie da się chyba pływać. Chyba że płetwy. Płetwy takie buty w sumie. Tylko że do pływania. Nie no, ale wyspa naprawdę zasa. Taki fajny tropikalny klimat. No prawdziwa zabawa właśnie się zaczyna. Ja się zastanawiałem, czy ja powinienem ich zabić w ogóle. Pozbierać. To mnie denerwuje strasznie, bo są momenty, kiedy chciałbym coś pozbierać, przeszukać, okraść, ukraść, zabrać i nie mogę, bo mi gra przerywa. Oui, oui, bo to po francusku jest, tak? To jest jakaś... Nie rozumiem, że to jest jakaś prowincja francuska w tamtych latach. Come on, Arthur. Quickly, I have some gun stashed here. Come. No, i to mi się podoba. Daj mu szkieta. Tak się strzela u nas. U nas we wsi to się tak strzelo, nie? Nie, tu są mądrzejsi przeciwnicy. Bo się ruszają. Nikogo nie oszczędzać. I znowu przerywnik, nie? Rozumiecie? To jest niesamowite. Nie lubię. What you doing here? I have no idea. Running. Nikt nie ma pojęcia. Somebody or something, I guess. How went we all? Hercule Fontaine. Dutch Vanderland. These drowned rats are Micah, Bill, and Arthur. Okay. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. Okay. So. Who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed.
Czyli gościu, który włada całą wyspą, coś na zasadzie jak w Far Cry'u, nie? Bardzo takie, wydaje mi się, że proste nawiązanie. Wykorzystuje miejscową ludność do pewnie niewolniczej pracy i tak dalej. Co, będziemy z Fusarem teraz walczyć? Z jednej strony dobrze, bo rozjebiemy tyrana, a z drugiej strony... The sugar cane these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. Czy my możemy nim zaufać? To jest po pierwsze. Po drugie to... Dlaczego oni nam ufają? No dacz ty kurwa, na pewno zrobi wszystko. Ty się lepiej nie odzywaj, ja ci powiedziałem, bo dostaniesz lepę. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well. Goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. I am so sorry, boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, do some more scouting. Carefully. Jeleniozaur. Żartuję oczywiście. Okidoki. Nowy świat. Amunicja. Drogi pistolet. Nie wiem, potrzebował bardziej naszej snajperki. Co my tu mamy za broń jeszcze? Ten rewolwer był trochę gorszy, mi się wydaje. Rozejrzeć się możemy. Musimy to pozbierać wszystko to, co się da pozbierać w ogóle, nie? Bo na ekwipunek pusty, kurna, jak... Tu jest jakieś jedzonko. Mojego konia nie ma na wyspie. Nieładnie, że bez konia ucieknęło mi się. Czyli rozumiem, że cały piąty rozdział będzie się toczył właśnie na tejże wyspie. Tu coś mamy. Może cokolwiek tutaj w ogóle jest, nie? Tu widzę, że chyba przy stoliku nocnym moim też coś się znajduje. Ktoś mi zostawił butelkę czegoś pysznego, rum. Bum, bum, bum. Okej, okay, dobra. Idziemy zobaczyć, o co chodzi Dutchowi. Dutch. Co my tu mamy? Tu mamy tak, misja, którą tutaj mamy. Dutch szuka ukrytego w jaskini wejścia do placówki Fusara. I z lewej strony Dutch polecił ci odwiedzić, dowiedzieć się czegoś o robotnikach. To co, w lewo? To myślę, że w lewo. Najpierw robotnikami się zajmijmy.
Nic, kurwa, nie piszcie. Zapomnijmy o tym. Nie widzieliście tego? Nic się nie stało? Czego tu się można dowiedzieć? Tak myślę, czy tutaj można, nie wiem, coś przeszperać? To wygląda jak, nie wiem, jakby miała być to jakaś jaskinia? Okej. Okay. No, powiem szczerze, kurna. Już będzie odcinka, nie? Fuck you, Dutch. Fuck you. Jak do mnie nie strzelają z broni palnej, to z jakiś kurwa turbostrzał. Rozwiąż mnie, to ci powiem, kurwa, kim jestem, ty frajerze. Ty cioto jebana. Mnie to nie boli, bije Artura, jakby co, ja to rozumiem. ¿Quién es este hombre? ¿Eh? No lo había visto antes. Me estaba siguiendo en el bosque. ¡Un tipo raro! Już widzę nóż, który moglibyśmy mu zabrać i wjebać w szyję. Gień, kurwo. Kim jesteś? Skąd jesteś? Skąd z tego Mokotowa? Od kogo z tego Mokotowa? Kurwa. Ciota. Ten nie ma ręki. You should rest here. No, jak mu rękę ucięli, to jak ma wyglądać? Dobra, dzięki ziomuś. Ja natomiast wolałbym to załatwić trochę po cichu, jeśli wolno. Może ta pizda coś ma przy sobie ciekawego. Tytoń do rzucia. Mamy kosę, mamy karabin, mamy rewolwer. Natomiast tak jak mówię, wolę to zostawić po cichu w miarę. Quick. Hide. Oye, ¿qué pasa? Te voy a decir una cosa. Mi abuelo siempre dijo que la Guarma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes. To każdy po jednym? Urżnijmy im łby. Follow me. Let's go. A guard. Keep out of sight. Watch it. Okay, follow me. Keep quiet. Jestem cicho, ziomek. To tak dziwnie tłumaczysz. Two more ahead.
Take cover on the other side of this door. Rodeado por ratas. Ratas? Ja bym mi piekę nożem po szyi posmyrał. Ogoliłbym. ¿Qué tal va todo para allá? Ya casi acabo. ¿Saben? Por mucho que disfruto viendo un socialista colgando, ahorcar es un trabajo tedioso, ¿ah? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Czemu żadnego nie ubijemy? Toca a ver cómo sigan los prisioneros. A ver si el gringo ya abrió la boca. Claro que abrió la boca. Siempre lo hacen. Ten to jest do ściągnięcia. Chodźmy dalej. Jest mniej strażników, co nie znaczy, że ich tutaj nie ma, nie? On tutaj... Uważaj, bo tam idzie. Serio, on mnie nie widział? Po cichutku się skradamy. Czapa ci, kurwa. Dacie radę. Nie bujaj się! Ty, bandito. Czapa. Boom. Boom, oczko, tata. To mnie wkurza, że... A, tutaj. No i co jest, kurwa? Yo. Damn. Thank you, my friend. I'm Baptiste. I work with Hercule. We owe you our lives. Yes. Thank you. My pleasure. Nie pamiętam, czy tu można było w ogóle wybrać poziom trudności. Makes me miss home. Take care, my friend. Hercule is getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here. This is for you. Thanks. It's not much, but it's the least we can do. Good luck getting home. Dziomek, ja sobie to zapamiętam. Miło z twojej strony. Powiem tak. Lepiej mnie potraktować. Uuu, ładnie tu płacą na tej wyspie. I nie trzeba się dzielić z gangiem. Poszukiwany, żywy lub martwy. Odpocznij. Chwilę odpoczniemy i idziemy do Dacza. Jak se tutaj posiedzę, sobie pomyślę. Dobra, wstawaj, Art. Dupa w górę. Gdzie jest Dacz? Uzupełnili nam tutaj jedzonko. Gotowana fasola. Ananas w puszce. Peklowana wołowina. I fasola. Amunicja.
Na przykład widzicie, no to jest bardzo głupie, bo zbieram tutaj amunicję stąd. A amunicja na dobrą sprawę, no tam została w tych karabinach, przy tych żołnierzach, których rozdupcyliśmy, nie chwaląc się. W dobrym stylu. Dobrze, musimy poszukać naszego kolegi Dacza. Nie masz oleju. A właśnie, a się ja, wiecie co? Tak rzadko czyściłem broń. Nie to, żebym lufy nie czyścił, ale chodzi o to, że nie czyściłem broni i ona była już te, na koniec tam mocno zabrudzona, nie? Gdzie jest Dutch? Nie, tamtędy nie będę do niego szedł. Jakoś tędy przejdziemy. Skruntem, tak zwanym. Odświeżymy się troszeczkę. Cześć, leszczu. To mnie zostawiłeś. Hey. So, what's the plan? Well, I found the cave Herr Kuhl spoke of, and also a guide. She's up ahead. I think we can trust her. Follow me. The entrance is along here. Just watch your footing. Przewodniczki mogą być całkiem fajne w tych rejonach. So, what do we do when we get Javier? Well, we're gonna get the hell out of here. Man, set sail for the one place. Ain't nobody gonna be expecting us. Ten znowu swoją bajkę. And get ourselves back on course. Where would that be? Place we just escaped from. To będzie jakaś minigierka, widzę. If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't no one gonna expect it. We come back from the dead, gather everyone, and we leave before anyone realizes we've even resurrected. An insect biting you or something? Cause you gone, friend. Wiecie co, widzowie? My w sumie i tak mamy już 40 minutek. Nie, 30. A to dobra, pokuszę się jeszcze i spróbujemy, bo tak chciałbym się maksymalnie wyrabiać w 40 minut z tymi odcinkami. Wy oczywiście możecie pisać w komentarzu, co sądzicie o właśnie takiej długości, że tak do 40 minut mniej więcej celować z długością odcinków, natomiast nie chciałbym przerywać misji w trakcie odcinka, dlatego czasami może być taka sytuacja, że będzie trochę dłuższy. Whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria! Ay, estás tarde. Buenas noches. Buenas noches. Mówiłem, że w tych regionach może być... Co ja powiedziałem? Nie, co ja powiedziałem przed chwilą? Że w tych regionach może być ktoś... przewodniczką może być jakaś fajna. Ta nie jest. Nie wiem dlaczego, jest po prostu wyjątkiem. Gloria nie jest fajna. Żebyśmy mieli jasność. Następny raz na nim coś palne, to się zastanowię, bo... Możecie się ze mnie śmiać. You know, wasn't Fusar one of the fellas Bronte pointed out to us at the party in Saint-Denis? Yeah, you're right. I knew I'd heard that name before. So I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. No, that was me. Are you sure this Herc fellers ain't just using us? Almost certainly.
But he's the best chance we have right now getting out of this place. Won't be long before someone. No, jakbyś. No dobra, no nie możemy iść do Fusara, bo zajebaliśmy Brontę. Jakby się dowiedział, no to mamy przerąbane. He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. The only one they took alive. Why able to slip away in time? What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos. Jakby mi się spadło. I begin to wonder. Nawet da się spaść. For somebody, this is all going exactly to plan. Konkretnie. I ain't sure what you're saying, Dutch. Nor am I quite, but that many Pinkertons arriving like clockwork once again? Puede callarse ya. Estamos cerca. A w tej krzynce nic nie ma? The door is stopped. You'll have to lift it. Pardon me, my queen. Arthur, come help me with this. Ciota, z ciota. Ej, Dutch, Dutch, ty jesteś ciota. Nie podlega wątpliwości. Widzicie, Dutch to ciota. Nic nie zrobi beze mnie. Ja powinienem przewodzić temu stanu. Chyba, że nie mam możliwości wyboru. No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that someone. Kurwa, no stara brzydka, okej, ale. Now, shall we proceed? I guess. Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. Kurwa. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. Nie, Arturze. Nas kurwa po prostu porzucił na tonącym statku. I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. Eso ni fue para tanto. Sí que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No. La próxima vez será aún más duro. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. Będzie jadka. They're all listening to that fool. They won't notice us if we stay quiet. Gdzieś go niosą. We need to deal with them. Well, I'm sure you got some ideas. Shut up and help me kill them. On my count, you take the one on the right. I'll take the left. So much for the count to three. Okay, let's hide the bodies. You grab that one. Ja zabieram swojego. Over here. Saben cómo tratan a los huelguistas? Lo saben. Les pegan un tiro.
Gdzie ciekawie. Let's head around the back of the building and see if we can find a way through. A, jeszcze mogę go ograbić. Oni wszyscy tutaj mają? Let's go in there. Well, you know me. Arthur will cause ourselves a little distraction and then poof, we will disappear. No dobra. Take the other side of this door. Ni es una civilización, un país civilizado. Me podría costar mujeres que usan zapatos. ¿Tienes algo de tomar? ¿Cómo sabías? Porque te conozco. Sí. ¿Google me dice? Voy a buscarla. Gracias. Okay. You take the nearest one on the left. I'll deal with his friend. Es una mierda. Es lo más bajo de una civilización. What's up, bro? Over here. Obczajmy się, czy jest tutaj coś ciekawego w ogóle. Ale widzę, że nie bardzo. Now we need to create a diversion. What do you think? Find another old lady to strangle? That is enough, Arthur. This is a war. Well, if this is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. Is there any dynamite? Oh no, we don't need dynamite. We got a furnace and lots of sugar. Sugar? Oh yeah. No cukier tak, no. No problem. You'll see. Go close the windows and the doors. Go on, quick. Create enough dust. This place will go. No, ja mam zamknąć? A, odkręć. Ale on coś mówił o oknach i drzwiach, a nie... Okay. We are nearly there. Aha, bo tutaj jest... wszystko jest na korbkę. Korbotronik. The one to dodge. All right, head on out and wait for me. I'll get this going. Liczę na to, że nie nie wejdziesz. Jednak. Słuchajcie, byłem tam. To ten. Bo musiałem się wrócić do tego śmierdziela. No jebło, faktycznie. No kurwa, idź! No widzicie? I to jest znowu ta sama sytuacja, że nie mogę iść. Ja
deal with these bastards first, Arthur. Stay there, Javier. Arthur and I'll hold them off. Santos! Mierda! Adelante, plátano! No, szybkie, szybkie, szybkie przodowanko. Gardy. Jeszcze go te dwóch. Idziemy. Nie, może bym zrobił nie tak, tylko tak. No na pewno się uda trzcinę zgubić. Ładować. Dacz chociaż raz się do czegoś przydał i niesie kogoś. Stay here, take care of these fools a bit. No problem, go quick. This will give us a chance to get to Hercules Fort. I'll meet you there, Arthur. Czy ja mam ich pozabijać, czy uciec? Pozabijać. Okej. Trochę HP bym potrzebował. A oni mają taki odrzut tego karabinu, czy co tam?
Dobra, nie żyje. Ja chcę swoją snajperkę. Patrzcie, przez liście. Ostatni? Chyba tak. Jako nie zna takiej furii. Na pewno. All right. Now, we did what you asked. It's like I said. Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, Mifrid. Fuso has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Come. Follow me. Okej, okay, a to ciekawe. Moi drodzy, dalej pójdziemy już sobie w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to jak kaleczyłem pod koniec o strzelanie z naszymi nowymi wrogami, to napiszcie w komentarzu, zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się do następnego, pozdrawiam. Hej, hej!